Dlaczego rozczarowanie może być czymś dobrym i jest tak naprawdę dla nas czymś wręcz pożądanym i potrzebnym, żebyśmy mogli stanąć do swojej prawdy, do prawdy o życiu? Rozczarować się to tak naprawdę zdjąć, pozwolić zdjąć z siebie czar. Kiedy ten czar pryska, czar iluzji, stajemy do prawdy. I rozczarować się właśnie w relacjach, czy w ogóle w życiu, z jakiegokolwiek powodu, to tak naprawdę zdjąć z siebie ten czar iluzji. I właśnie dlatego, że znam dość dobrze temat przemocy narcystycznej i też tego właśnie, jak działają ludzie toksyczni, ja bym nazwała to, bo ich można wrzucić do, wiecie, do jednego worka i różnie nazwać. To nie, nawet nie chodzi o to, żeby stawiać komukolwiek diagnozę. Ale są takie pewne charakterystyczne, bardzo wspólne punkty, że tak powiem, które łączą to wszystko w jedną całość. Mianowicie tworzenie iluzji, która nas wodzi za nos. To jest bardzo charakterystyczne w takich relacjach, znajomościach, że tam zawsze tworzona jest iluzja. Trochę jak taka marchewka na kiju, za którą my idziemy, wierząc w to. I to omamienie narcystyczne, jeżeli znacie też temat na przykład bombardowania miłością, jest to po prostu taki czas, kiedy osoby, te czarujące osoby, dajmy na to, tak może ich nazwę, tworzą swojego rodzaju hipnozę. Hipnotyzują nas w jakiś sposób, żebyśmy uwierzyli w ten ideał i tej osoby, i nas samych, ideał czegoś wspólnego, do czego to zmierza, ta znajomość, ta relacja, czy dotyczy to przyjaźni, czy dotyczy to związków romantycznych, czy może wspólnego działania na jakiejkolwiek płaszczyźnie. To kompletnie nie ma znaczenia tak naprawdę. Wybudzić się z tej iluzji to tak naprawdę odzyskać siebie. Nie chcę tutaj za bardzo się rozwlekać. Nie wiem, czy popłynę, czy nie. Ale w tym momencie chciałabym powiedzieć tyle, że ściągnięcie z siebie tego czaru daje nam, otwiera nam takie drzwi do normalnego, jeszcze bardziej naturalnego, prostego, zdrowego życia. Czy to w przyjaźniach, czy to w relacjach romantycznych, czy to w przestrzeni nawet pracy. Bo okazuje się, że w tej zwykłości dopiero jest miejsce na miłość, że w tej zwykłości, gdzie widzisz drugiego człowieka, gdzie widzisz siebie jako prostą, naturalną istotę, jest miejsce na coś więcej. Ale te iluzje mamią nas, bo wydają nam się czymś lepszym. Każdy w sobie ma tak zwaną właśnie tą część narcystyczną. Każdy w sobie ma ego, które łapie się na pewne haczyki. A narcyzm chociażby bardzo bazuje na konceptach na ego, na tworzeniu fałszywej tożsamości, co jest z tym bardzo kompatybilne. I każdy, z racji tego, że każdy w sobie ma taki fragment na tej ziemi, to każdy jest podatny na to, żeby się na te haczyki złapać. I w momencie, kiedy my się łapiemy na te haczyki, to nam się wydaje, bo to jest wszystko, tak jak powiedziałam, iluzja, nam się wydaje, że nam to da coś lepszego. Że ta sytuacja, ten człowiek może nas zaprowadzić do czegoś lepszego. Ale w tej drodze do tego czegoś lepszego, co paradoksalnie jest nam potem zabierane nagle sprzed nosa, bo na tym polega też przemoc chociażby narcystyczna, ale nie tylko, bo to możemy, to nie muszą być narcyzi, to mogą być osoby, ja cały czas powiem Wam, że szukam słowa, jak nazwać takie osoby. Można by było wiele nazw pewnie wymyślać. To nie muszą być osoby z zaburzeniem narcystycznym, to mogą być osoby
socjopatyczne, nawet psychopatyczne, to mogą być osoby właśnie, które mają bardzo mocno rozwinięte ego, to mogą być osoby z różnymi zaburzeniami dwubiegunowymi, borderline, to nie ma kompletnie znaczenia, ale tak jak powiedziałam, łączy ich wspólna cecha. Tam jest duże ego, tam jest dużo masek, tam jest dużo iluzji, którą te osoby chcą z kimś dzielić, ale im bardziej badam temat, tym coraz bardziej dociera do mnie, że cała koncepcja szatana jako symbolu ojca kłamstwa ma z tym wiele wspólnego. To wszystko po to, żeby nas zwieść od prawdy o nas samych. To wszystko po to, żeby zamydlić nam oczy właśnie tym czarem. Pamiętacie tą historię? Tym bardzo piękną i symboliczną historię, ten moment, kiedy szatan kusił Jezusa na pustyni i obiecywał mu całe, wszystkie królestwa świata za jeden pokłon. Czyli tak naprawdę za uwierzenie mu w tą iluzję. To jest trochę podobne, właściwie bazuje na tej samej symbolice. Kiedy my się łapiemy na ten czar, na te obiecanki, jak to mówi moja dobra koleżanka, ujem chuj, moje dzikie węże, cuda wianki, wianki na kiju też można powiedzieć, to dajemy się wodzić za nos, jest nam zabierana energia. Ale zauważcie, myślę, że to jest bardzo ważne, że w tej naszej zwykłości, w naszym zwykłym człowieczeństwie jest moc. W tej prostocie życia, w naturalności, w tym, że się nigdzie się nie spieszymy do bycia lepszym, do bycia idealnym, do bycia kimś. Okazuje się, że my w tu i teraz jesteśmy sobą i to jest bycie kimś. Bycie zwykłym jest byciem po prostu kimś, kim jesteś. Już jesteś, już jesteśmy. To nie wyklucza, wiecie, rozwoju, zdobywania wiedzy, to nie wyklucza szlifowania, powiedzmy, swoich jakichś pasji, talentów i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy ściąga się z siebie tą maskę iluzji pod tytułem stawać się lepszą wersją siebie, może tutaj w ogóle nie wiadomo co wkleić, to jest trochę jak takie spuszczenie powietrza z wentyla. To jest trochę jak spuszczenie powietrza z balonu. Okazuje się, że zyskujemy lekkość, zyskujemy właśnie tak zwane to, którego tak bardzo już nie lubię, tego wyświechtanego stwierdzenia tu i teraz. I dotyczy to wszystkich relacji. Że kiedy, wiecie, my bardzo tego nie lubimy, tej zwykłości w życiu, kiedy się okazuje, że drugi człowiek jest takim samym śmiertelnikiem jak my. Kiedy pokazuje się ta zwykłość, taka, wiecie, że tak powiem, to, że jesteśmy rozczochrani, to, że czasami jesteśmy nieumalowani, jesteśmy zwyczajni, to bardzo często wydaje nam się, że to jest takie nieciekawe, że to jest takie słabe, że to jest takie nic. Bo cały ten świat mami nas iluzjami. I to jest też jego zadanie. Być może dlatego Jezus często mówił o tym, żeby się odwrócić od tego świata i poszukać w sobie. Bo ten świat, ojcem tego świata jest kłamca. A kłamstwo i iluzja jest z tej samej bajki. Cały ten świat mami nas iluzjami. Zwłaszcza paradoksalnie w obecnych czasach pod płaszczykiem pseudoduchowości, kiedy nam się mówi, że możemy mieć wszystko. Kiedy nam się coraz bardziej mówi, żebyśmy wszystko odpuszczali, wierzyli, że tuż za zakrętem jest jeszcze coś lepszego, że jak coś odchodzi, to po to, żeby zrobiło miejsce dla czegoś jeszcze lepszego i tak dalej. Wiecie co, ja się już nawet bujdy nie nabieram. Bo to nas coraz bardziej oddala od docenienia obecnej chwili. To nas coraz bardziej oddala od budowania relacji na rzecz odpuszczania wszelkich relacji i wierzenia w to, że za zakrętem będzie kolejne lepsze. I się wszyscy na to łapiemy, bo mamy na przykład koło siebie partnera, który wydaje nam się taki zwykły, że przecież możemy mieć coś lepszego, że przecież tuż za zakrętem mogą się spełnić nasze marzenia.
Jeżeli spojrzymy też na to całe New Age i tą naszą współczesną duchowość jako taką wylęgarnię narcyzmu, to spadną nam trochę klapki z oczu. Bo możemy tak zawsze się oszukiwać i gonić za czymś lepszym tuż za zakrętem. Więc rozczarować się to tak naprawdę zrobić sobie przysługę. Bo jeżeli ktoś nas rozczarował, to znaczy, że obiecywał nam złote góry, na przykład, albo w jakiś sposób tworzył, ta osoba tworzyła jakąś iluzję, nosiła jakieś maski, a potem się okazało, że była kimś innym. No i właśnie to jest to, że tak naprawdę nie zmieniła się ta osoba, ona po prostu ściągnęła maskę i zobaczyliśmy jej prawdziwe oblicze. A to jest cudowne, bo wtedy tak naprawdę zobaczyliśmy prawdę. I tak prędzej czy później byśmy ją zobaczyli. A im szybciej, tym lepiej. Im szybciej się kimś albo czymś rozczarujesz, tym lepiej, bo okazuje się, że to nie było dla ciebie, że to właśnie takie zawsze było, tylko jeszcze tego nie widziałeś, nie widziałaś. A w tej zwykłości, paradoksalnie, gdzie jest prawda, to widzisz prawdziwego człowieka. Tam nie ma miejsca na rozczarowanie. Tam jest zwykłość, tam jest uczciwość, tam jest prawda. Tam jest prostolinijność, której wielu ludzi nie lubi, bo wydaje mi się taka, wiecie, jak się mówi często, nie pierz publicznie swoich brudów. My byliśmy tresowani do tego, żeby pokazywać ludziom jak najlepszą twarz. Byliśmy tresowani do tego, żeby nie ujawniać swoich słabości. Byliśmy tresowani do tego, żeby nie pokazywać swojego serca, swojej wrażliwości. Byliśmy tresowani do tego, żeby robić jak najlepsze wrażenie. To jest wszystko narcystyczne. My żyjemy w kulturze, która bardzo jest zakorzeniona w narcyzmie, w maskach, iluzjach i kłamstwie. I ciągle się rozczarowujemy w tym świecie. A kiedy mamy odwagę stawać do prostolinijności, do autentyczności, do tego naszego zwykłego ja, które tak jak często lubię powtarzać ostatnio zwłaszcza, my mamy tą swoją cudowną stronę, stronę mocy, gdzie się mieszczą nasze wspaniałości, talenty, cudowne moce, ale mamy też tą drugą stronę, tą ludzką, tą zwyczajną, gdzie są łzy, gdzie jest wzruszenie, gdzie jest kruchość, gdzie jest delikatność. Jak to było w tej piosence, rozczoch rany łeb. Gdzie jesteśmy tak zwanymi tylko ludźmi. I kiedy sobie pozwalamy na tą część, to okazuje się, że wchodzi tak naprawdę lekkość. Każdy ją ma. A właśnie narcyzi nie chcą, nienawidzą prostolinijności. Oni się tym brzydzą. Oni się brzydzą tą swoją wrażliwością, tą kruchą częścią, która kiedyś była zniszczona tak naprawdę. Więc to jest to ich największa rana. Została im zabrana. Dlatego lubię też ten film, ta krucha część. Ta dziecięca, ta wrażliwa, ta naturalna, ta prawdziwa, ta z odsłoniętym sercem. Dlatego też bardzo lubię ten film Złoty Kompas. Bo tam jest fajnie pokazane, jak dzieciom była zabierana dusza, jak jest zabierana dusza. To jest trochę właśnie jak w przypadku osób z zaburzeniami narcyzopodobnymi. Gdzie oni zostaje im zabrana ich własna osobowość i oni tworzą iluzoryczną osobowość tego ideału. Ale paradoksalnie w tej zwykłej kruchości, delikatności, tej dziecięcej wręcz, jest nasza wolność. Ale świat narcyzolandia, że tak powiem tutaj, chociaż to jest ukradzione słowo, bo jest taka osoba, która właśnie nazywa to narcyzolandią, ale nie chcę tutaj nikomu nic zabierać. Chodzi mi tylko o to, że to jest dobry przykład właśnie tej ziemi. W tym świecie przesiąkniętym narcyzmem wmawia nam się, że to, co jest w nas najcenniejsze, jest słabością.
A to nieprawda. Tak chcą myśleć właśnie istoty, które tą najcenniejszą część utraciły. Żebyśmy my nie zobaczyli tego skarbu, którego oni nigdy nie będą mieć. Którego oni w sobie się zarzekli. I próbują nas wkręcać w iluzję, że mamy chcieć tego, co oni mają i chcą, żeby tylko odwracać się od tej swojej części. A kiedy zaczynamy widzieć tą część jako skarb w sobie i w innych, to nie mają nad nami władzy. Nie są w stanie nas oczarować. Iluzja, tak samo jak i kłamstwo, ma krótkie nogi i te kurtyny tej iluzji, te maski szybko opadają. Ja ostatnio uświadomiłam sobie bardzo ważną rzecz. Inne istoty, inni ludzie są w stanie nosić maskę, jak to się mówi, do 2-3 miesięcy. Jeżeli masz z kimś kontakt, to jest to udowodnione zresztą naukowo, że do 3 miesięcy jest bardzo duże, właściwie to jest po prostu, to musi się wydarzyć, że opadnie maska, że zacznie wychodzić to, co jest pod spodem. Jeżeli coś było iluzją, to zacznie wtedy ta iluzja, po prostu ta kurtyna iluzji opadać i zaczniesz widzieć prawdę przy kontakcie. Dlatego zawsze warto w każdej relacji dać sobie ten czas. Dać sobie ten czas, żeby przyjrzeć się drugiemu człowiekowi, drugiej istocie, którą mamy koło siebie. I to nie chodzi o to, że... Tak naprawdę przy poznaniu każdego człowieka, po właśnie, powiedzmy, mniej więcej takim czasie, zaczynamy widzieć jego słabości. Tylko co się dzieje w momencie, kiedy my mamy miłość do siebie i potrafimy kochać innych, to w momencie, kiedy te słabości się w nas odsłaniają, to nie uciekamy. To nie chcemy za wszelką cenę ich tuszować. Bo tak naprawdę chcemy wszyscy być kochani za to, kim jesteśmy. Ale przy właśnie osobach narcyzopodobnych, tak będę mówiła może, bo to mogą być narcyzi i narcyzopodobni, trochę tak z przekorą, trochę tak sarkastycznie poniekąd, bo naprawdę nie wiem, do jakiego worka to wszystko wrzucić. W tym momencie zaczynają się różnego rodzaju reakcje obronne. Nie ma tej odwagi do stanięcia w prawdzie. Są zakładane maski, jest dewaluacja ciebie, jest ucieczka bardzo często, tak naprawdę przed tym odsłonięciem tej wrażliwej części. To się tak mówi, że wtedy odsłania się ta narcystyczna rana, spada maska, ona krwawi, ale tam nie ma odwagi do stanięcia do tego. Tam jest albo właśnie ucieczka, albo robienie wszystkiego, żeby tak to zamotać, żeby to nie zostało zobaczone. Tak naprawdę ta krucha część, ta ludzka, zwykła część, tam jest tyle bólu, że ta osoba robi wszystko, żeby to zamotać. Czy to poprzez to, że ciebie dewaluuje, czy to poprzez to, że ciebie zostawia, że ucieka, czy to poprzez to, że zakłada różnego rodzaju maski, tam się robi chaos, tam się robi właśnie... no tyle kurzu, tyle popłochu, tyle chaosu, że nie umiesz się w tym połapać. To też jest takie charakterystyczne. Także taka zachęta dla nas wszystkich, żebyśmy się nie bali stawać do swojej wrażliwości, do swojej delikatności, do swojego człowieczeństwa, do swoich potrzeb, bliskości, czułości, bycia w prawdzie. Tak naprawdę chcemy być kochani za prawdę. W każdej odsłonie. A kiedy sobie na to nie pozwalamy, to w momencie, kiedy zaczynają pokazywać się nasze słabości, to robimy to, czego nas uczy narcystyczny świat, czyli albo gryziemy innych, w cudzysłowie, i tak z uśmiechem mówiąc to, albo uciekamy, albo winimy i obwiniamy siebie. Bo świat uczył nas tak naprawdę tego, do czego zawracał nas, o czym mówił Jezus,
Znaczy, świat uczył nas czegoś odwrotnego, uczył nas i uczy czegoś odwrotnego niż to, o czym mówił Jezus. A Jezus mówił o tym, żeby właśnie stać się jak dzieci, czyli odkryć tą swoją prawdziwą, naturalną, autentyczną, piękną, a jednocześnie delikatną część i chronić ją i być w tej prawdzie. Ja to tak przynajmniej widzę. No, także tyle na dzisiaj, kochani. Buziaki.